Krakowia i Wojciech Stawowy to nic nowego, ale Krakowia i trener Wojciech Stawowy pracujący z juniorami, no to już nowość. No można tak powiedzieć, no bo przede wszystkim w Krakowie spędziłem piękne lata jako trener prowadzący pierwszy zespół. Tego nigdy nie zapomnę, bo to naprawdę były wspaniałe chwile, wspaniałe momenty, dwa awanse, także trudno o tym nie pamiętać. Natomiast teraz w Krakowie jestem w innej roli, uważam też bardzo ważne i uważam to też, że dla mnie jest pewnego rodzaju wyróżnienie, że mogę tutaj pomóc w pracy z młodzieżą, bo przecież w końcu, jakby na to nie patrzeć, ta młodzież kiedyś osiągnie wiek seniora i będzie po prostu stanowiła o sile Krakowi, więc trzeba ją dobrze prowadzić, dobrze szkolić, więc wspólnie z wszystkimi trenerami, którzy tutaj pracują, na tym się skupiamy. Pracując teraz z juniorami Krakowi, z tym najstarszym rocznikiem, to nie jest dla Ciebie nowość, biorąc pod uwagę ostatnie lata spędzone również przy piłce młodzieżowej, mam na myśli Escolier Varsovia, ale tu teraz jesteś u siebie w domu. No i to jest zasadnicza różnica. Jestem u siebie w domu, jestem w ukochanym klubie. Oczywiście w Warszawie spędziłem też fajne chwile. Tam troszeczkę była inna rola. Bardziej nadzorowałem pracę trenerów, prowadziłem różnego rodzaju zajęcia, takie szkoleniowe i teoretyczne i praktyczne. Tutaj można powiedzieć, jest podobnie, bo zajmuję się celiotkami, ale różnica polega na tym, że też za jedną z celiotek osobiście odpowiadam. Jak oceniasz przygotowania do sezonu swojego rocznika, tego najstarszego? Oceniam bardzo pozytywnie, chociaż trzeba mieć tutaj na uwadze jedną rzecz, że bardzo dużo się w tym najstarszym roczniku zmieniło. Rocznik 2003 odszedł już do seniorów, generalnie do drugiego zespołu, który prowadzi Wojtek Jankowski. Zostało dosłownie kilku zawodników z rocznika 2004, no i przed cały rocznik 2005, więc można powiedzieć, że od początku trzeba było budować zespół. Wiadomo też, że no każdy trener inaczej troszeczkę patrzy na piłkę, więc też trzeba zawodników przyzwyczaić do swojego modelu pracy, do swojego systemu gry, ale ten okres był bardzo pożyteczny, chłopcy się uczą, no bo nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej. Są na takim etapie, że każdą rzecz, którą teraz pominą, później niestety w seniorach może to się na nich źle odbić, dlatego solidnie pracują, solidnie jak gdyby wykonują to wszystko, co robimy na treningach, na odprawach. Idzie to w dobrym kierunku i jestem dużym optymistą, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, chociaż ja zawsze podchodzę do tego na zasadzie takiej, że pracując z młodzieżą trzeba przede wszystkim patrzeć na szkolenie, żeby po prostu ci chłopcy byli kompletni w momencie, kiedy trafią już do piłki seniorskiej. Ale znając Wojciecha Stawowego, nie wyobrażam sobie, żeby nie postawił przed zespołem celu najwyższego, czyli Mistrzostwa Polski. No wychodzimy zawsze na boisko po to, żeby wygrywać. No to jest jak gdyby klub piłki nożnej. Wygrywać, strzelać bramki i oczywiście cele sobie zawsze trzeba postawić, ale trzeba też pamiętać o tym, o czym powiedziałem wcześniej. No dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, żeby z tej grupy, którą prowadzę i z tych młodszych grup, kiedyś ten Jacek Zieliński mógł z wielką satysfakcją sięgnąć po kilku zawodników, a oni z kolei, żeby z radością wystąpili na głównej płycie przy pełnej publicy. Myślę, że to jest chyba większe marzenie każdego chłopca, który tutaj trenuje, niż zdobycie Mistrzostwa Polski, ale tak powiedziałem, no wychodzimy po to, żeby wygrywać mecze. No my też mamy swoją ligę i gramy ją po to, żeby ją wygrać. Czy widzisz jakieś wybitne talenty w swojej drużynie? Przypominam sobie na przykład 1990 rok i Mistrzostwo Polski wywalczone przez Janusza Sputę. Grał tam wtedy między innymi Tomek Rząsa. No... Oczywiście, że są zawodnicy utalentowani w Krakowie, nawet powiedziałbym bardzo utalentowani, nie tylko w moim roczniku, ale w tych młodszych również. Mówiąc konkretnie o tej najstarszej celiotce, jest kilku chłopców, którzy, nawet im dzisiaj mówiłem, są już na takiej autostradzie, która prowadzi do ekstraklasy, do pierwszego zespołu, ale na każdej autostradzie są też zjazdy. No i to od nich zależy, czy po prostu będą na tej autostradzie cały czas, czy niestety skręcą w któryś zjazd, który jak gdyby z tej autostrady ich... no po prostu zrzuci. Jest kilku utalentowanych, nie chcę wymieniać nazwisk, bo tutaj nie chcę jak gdyby robić jakiejś hierarchii, ale na pewno w Krakowie są zawodnicy, którzy kiedyś w perspektywie, nawet już tej niedługiej, mogą być przydatni w drużynie trenera Zielińskiego.
Czy uważasz, że ta piramida zbudowana tu w Rącznej, kompleks boisk, znakomici fachowcy, dużo tych roczników juniorskich, to jest coś, co może w najbliższej perspektywie skutkować tym, że ten pierwszy zespół będzie miał napływ zawodników, no swoich, wychowanków? No, myślę, że obiekt, który mamy tutaj w Rącznej, to jest wizytówka klubu, to jest obiekt na najwyższym europejskim poziomie. Idealne warunki do tego, żeby pracować, idealne warunki do tego, żeby tutaj się rozwijały jak największe talenty, więc to, co powiedziałem wcześniej, jestem o tym przekonany, że mając taki obiekt, mając świetnych trenerów, świetne szkolenie, na pewno Cracovia będzie dużą garścią czerpać ze swoich wychowanków. Po to temu służy akademia i praca trenerów w akademii, żeby wszystko robić pod kątem pierwszego zespołu. No, warunki mamy po prostu idealne i myślę, że teraz są zupełnie inne czasy, jeżeli chodzi o te kwestie szkoleniowe, niż jeszcze ja pamiętam z okresu, kiedy w Cracovii byłem, chociaż też wtedy żeśmy nie narzekali i też potrafiliśmy osiągać dobre wyniki. Teraz mając taką bazę, jaką mamy, zupełnie jest to inaczej poukładane, zupełnie inny system i model szkolenia. No musi to przynieść korzyści, ja nie widzę innej możliwości. Jesteście po sparingu. Można powiedzieć, że już tylko kilka dni dzielą Was od inauguracji sezonu. Jest więc znakomita okazja, by zaprosić na to premierowe spotkanie. Dokładnie. Zapraszam wszystkich rodziców, bo na pewno rodzice no, jako pierwsi przyjadą na to spotkanie. Oczywiście kibiców Cracovii, którzy też chcieliby zobaczyć, jak młodzież Cracovii sobie radzi na najbliższą sobotę na godzinę 11. Mamy naprawdę pierwsze trzy mecze bardzo fajne, ciekawe. Pierwsze spotkanie z Lechem Poznań, drugie to derby Krakowa z Wisłą, a trzecie to wyjazd do Warszawy na mecz z Legią. Także zaczynamy z takiego mocnego C, ale to bardzo fajnie, bo myślę, że te mecze w Centralnej Lidze Juniorów czasami stoją naprawdę na naprawdę niezłym poziomie, porównywalnym z tym, co dzieje się nawet na poziomie trzeciej ligi, a nawet i drugiej. Tutaj grają naprawdę utalentowani chłopcy. Różnie trenerzy to układają, bo zawodnicy z różnych roczników grają. Ja też mam na przykład w pierwszej jedenastce chłopca z rocznika 2-6, także no, młodzież mocno puka do tych bram pierwszej drużyny. Puentując 13 sierpnia, no by nie pechowy. No, inauguracja. Dokładnie. Ludzie mówią, że trzynastka to czasami jest pechowa. Dla mnie trzynastka pechowa nigdy nie była i myślę, że w sobotę jak gdyby ta pasa z tą trzynastką zostanie podtrzymana i mam taką wielką nadzieję, bo wierzę mocno w tych chłopaków, że zagrają fajne spotkanie i też im dzisiaj powiedziałem, że fajnie byłoby po tym meczu się cieszyć przede wszystkim z dobrej gry, no i ze zwycięstwa. Lech Poznań na dzień dobry mocny zespół, bo z tego co kojarzę, to tam świetnie jest prowadzona praca z młodzieżą. Pamiętam kiedyś turniej finałowy o Mistrzostwo Polski na Wieliczkiej, gdzie Lech bił się o tytuł. No Lech zawsze bardzo dobrze pracował z młodzieżą. Jest kilka takich akademii w Polsce, które jak gdyby co roku są w tej ścisłej czołówce. Oczywiście to też zależy od rocznika, jakiego się w danym momencie ma, bo też sobie przypominam takie momenty, że Lech gdzieś tam był niżej w tabeli, prawda? Ale tak powiedziałem, naprawdę w piłce młodzieżowej nie chodzi o miejsca w tabeli. To nie jest jak gdyby rzecz najważniejsza. Najważniejsze jest to, o czym mówiłem, żeby ci chłopcy trafiali potem do pierwszych zespołów. Co nie znaczy, że i Lech, i my nie będziemy grali o to, żeby wygrać spotkanie, bo to jest też rywalizacja, to jest kwestia ambicji, to jest kwestia też wyrabiania takich prawidłowych nawyków takiego zwycięzcy. No i my to też chcemy zaszczepić w naszych chłopcach. Dziękuję i życzę powodzenia w tej pracy u podstaw. Dziękuję bardzo.